Dzień dobry, witajcie. Z tej strony Małgorzata Cyrańska z firmy Artakcja, która dla Łódzkiego Domu Kultury dzisiaj przeprowadzi z Wami warsztat takich ozdób świątecznych, które spokojnie możecie odtworzyć w domu. Będzie to taka mini girlanda, zwisająca dekoracja albo okienna, albo na przykład nasz żandor, którą będziecie mogli zrobić samemu. Pokażę Wam, tutaj delikatnie uniosę, jest choineczka zrobiona z patyków, z drucika i z suszonych pomarańczy, z szyszki świerkowej, troszkę zielonego, wystarczy wstążek kilka atłasowych, organzy lub innej takiej materii, może być też materiał i tak naprawdę bardzo prosta sprawa. Dodatkowo jeszcze dodamy cekiny, różne błyskotki i troszeczkę papieru do pakowania, z którego wytniemy na przykład gwiazdki na choinkę. No dobrze, no to słuchajcie, ja mam tutaj taki pakiecik zapakowany, też troszeczkę opowiem, skąd te materiały pozyskać, bo jeżeli jesteście, mieszkacie w mieście i nie macie na przykład dostępności do ogrodu, to może być trochę utrudnione. Tutaj mam przed sobą przycięte patyczki, one są od, to są tak naprawdę pnącza winogron, które były przycięte teraz na zimę, ostatnie cięcie ogrodowe z mojego ogrodu rodzinnego. Oczywiście może być to inny patyczek, jeżeli będziecie chcieli taki patyczek na choineczkę sobie tutaj poszukać w parku. Też możecie, tylko pamiętajcie, że raczej nie zrywajcie, tylko zbierajcie te, które są, byleby nie był spróchniak. To jest dość ważny element na tą górną część, która tutaj powstanie. Troszkę zielonego, dodatkowo doda takiego troszeczkę zapachu, aromatu, jest to podcięty po prostu iglak z ogrodu, ale jeżeli go nie macie, to też damy radę. Następny element, który jest przydatny, to kawałek papieru. Nie musi być akurat w takiej kolorystyce, ale może być to też torebka prezentowa, która jest pogniecona i raczej nadaje się już do wyrzucenia. To kolejny element. Klej, który sobie przelałam, jest to klej typu Wicol magiczny i będzie też używany do przyklejenia cekinów, małych elementów, które się przydadzą. Tu mam już pocięte patyczki, tak naprawdę był to mniej więcej tej długości kawałek winogron pnącza i mniej więcej te patyczki, jest ich 10-11 jakoś tak, są po prostu poucinane w ten sposób, że od najdłuższego do coraz krótszego. Przygotowałam sobie to wcześniej. Jak wyciąć taki patyczek? No, większość z Was, jeżeli ogląda ten filmik i nie ma do dyspozycji sekatora, można to zrobić po prostu też nożyczkami, które macie i są takie mocniejsze, albo kombinerkami, takimi cążkami. Cóż, następna rzecz, jaką posiadam w zestawie akurat tutaj swoim, to są suszone pomarańcze. Można je zrobić samemu. Zwykłą pomarańczę najlepiej, tak proponuję, bardzo ostrym nożem przeciąć i wysuszyć, a jeżeli macie suszarkę do grzybów, to super, jak nie, to bardzo na małej temperaturze w piekarniku też można to zrobić. I jeszcze tutaj różne bajery, czyli wstążeczki atłasowe, wszystkie kolory, które macie, które Wam pasują do Waszej kompozycji, do mieszkania Waszego, do wystroju, będą przydatne. Szyszka świerkowa, ja ją troszeczkę posprejowałam i jest taka troszeczkę miedziana. Nie musicie jej sprejować, możecie ją delikatnie też pociągnąć zwykłą farbą, może być to farba do ścian, nawet biała. Dzięki temu szyszka będzie lekko ośnieżona, taki dodatkowy efekt. I cóż tu mam jeszcze? Mam coś w rodzaju takiej siatki, trochę wygląda jak flizelina. Ciężko nawet mi to nazwać samemu, nazwa własna to była siatka taka ozdobna. To jest taki element, który możecie też oczywiście zastąpić innym. I kawałek takiej czerwonej bądź innej wstążki, takiej organzy, to jest przezroczysta. Oraz jeszcze tutaj jako akcencik wstążka atłasowa, taka też organzowa, ona jest tu zamontowana. No i najważniejszy element, który jest potrzebny, to jest drucik. Jak tutaj pozyskać drucik? No można kupić sobie, słuchajcie, taki w sklepie właśnie z różnymi takimi majsterkowymi rzeczami, ale też często macie w domu, kiedyś tak się druciki pozyskiwało, miedziane jeszcze kable i można z tych kabli miedzianych wyciągnąć sobie środek, tylko otoczkę zdjąć.
potrzebujemy dwa dłuższe druciki. One mniej więcej mają, ja tak sobie mierzę często, od ramienia do mojego palca wskazującego. To jest taka idealna miara. Lepiej, żeby ten drucik był dłuższy niż krótszy, ponieważ będziemy zawijać tutaj patyczki wokół choinki, jakby oplatać, więc dłuższy jest lepszy. W zależności tak naprawdę od długości drucika, jaki mamy, tak będziemy też tutaj łączyć te elementy z patyczków jeden do drugiego. I też krótszy drucik na zamocowanie całej kompozycji tutaj górnego patyczka w naszej choineczce, ale to już jakby na koniec. No dobra, cóż jeszcze w moim pakieciku się mieści? Wysypię sobie tutaj, pozwolę troszeczkę zrobić może bałaganu, bo trochę się wysypie pewnie świerkowej choinki. Mamy cekiny, w zależności jakie macie kolory, jak chcecie, żeby kolorystycznie wasza kompozycja wyglądała, to tak sobie możecie zaplanować. Dołożyłam też tutaj bardzo prostą rzecz, jeżeli nie macie w domu pędzelka, to zapewne macie patyczek higieniczny lub wikałaczkę i zawijamy kawałek watki lub płatka kosmetycznego, to nam się przyda do klejenia. No dobra, pierwsza rzecz, jaką zrobimy, to zaczniemy sobie, słuchajcie, od tej choineczki. Odsunę sobie troszeczkę te swoje materiały i wezmę jeden drucik. Na razie ten drugi jest mi niepotrzebny. Elementy wszystkie sobie odsuwam i układam z patyczków choineczkę. Układam sobie, jak widzicie, taką choineczkę. Dużo większa jest niż ta, którą mam jako wzornik. I mogę sobie tak tutaj mniej więcej do góry dojść w ten sposób, żeby mieć. No i cóż, przydadzą nam się tutaj małe nożyczki. Mogą być do paznokci, jeżeli takie macie, albo po prostu mniejsze poręczne, które lubicie, żeby szybko ciachać. I przed montażem każdego patyczka wystarczy przyciąć troszeczkę tą korę, żeby było ładniejsze. Bierzemy sobie pierwszy drucik. Ja sobie tu rozstawiłam. I zaczynamy zawijać od strony albo tej, w zależności jak chcemy, trzymając palcem jednym, a drugą ręką obwijając dwa razy tą podstawę, żeby się to dobrze trzymało, żeby ten drucik się nie ślizgał i nie przesuwał po całości. No i tak naprawdę robimy z drugiej strony jednocześnie ten sam zabieg z drucikiem, czyli dokładnie to samo z tej strony, tak żeby się trzymał, żeby się nie przesuwało, bo możliwe, że jak za lekko złapiecie ten drucik, fajnie jak jest plastyczny i miękki. Może być też taki drucik zielony, często spotykany we florystyce. To, żeby, o widzicie, tu się za bardzo przesuwa, no to staram się to mocno ściągnąć albo jeszcze raz zawinąć. Ten początek możecie zawinąć nawet z 3 razy do 4, żeby się dobrze trzymał, żebyście czuli, że to jest wystabilizowane dość dobrze. I teraz będę sobie to tak robić, że każdy patyczek do tego dołączam. No ale patyczki są węższe, kolejny coraz wyżej idzie, więc siłą rzeczy ten drucik będzie trochę schodził. Można sobie patyczek przymocować bardzo blisko siebie, można zrobić sobie taki odstęp pomiędzy. Tak naprawdę jest wasza wyobraźnia, wasza chęć odtworzenia tej pracy w dowolny sposób. Skręciłam sobie dwa razy i trzeci obrót zachodzi na górze drucika, żeby sobie już przygotować na następny patyczek. I już sobie tutaj robię dwa razy i znowu do góry. Drucika jest troszkę więcej, jak widzicie, tak przydaje się. I następny patyczek. Wygląda to dosyć banalnie. I trzymam sobie teraz tutaj ręką, bo podłożę sobie w ten sposób jedną rękę, a drugą już z patyczkiem pokażę, żeby w miarę zachować odstępy. Tu sobie akurat moją lewą ręką blokuję część i skręcam prawą stroną. Prawą ręką drucik. No i troszeczkę znowu ten drucik się schodzi, bo on będzie pod kątem, w stronę czubka szedł, więc robię tu dokładnie to samo. Troszkę sobie poprzesuwam te elementy, bo drucik szaleje, słuchajcie. I robi mi małe zamieszanie na stole. Tu już lekko widzę, że mi się tutaj troszeczkę nie skręciło dobrze, więc mogę wrócić zawsze do danego elementu i poprawić. Oczywiście to jest filmik pokazowy, wy też sobie możecie to robić relaksując się, słuchając jakiejś świątecznej na przykład muzyki, kolęd. I cóż, jedziemy dalej. Następny patyczek, czyli znowu ten sam ruch powtarzam, czyli jadę sobie tutaj. No i teraz takie pytanie, jeżeli ktoś dysponuje pistoletem na gorąco, a nie wszyscy go mają, można by takie patyczki po prostu przykleić do siebie jeden do drugiego i zrobić choineczkę, która będzie połączona klejem na gorąco, bo od razu będzie trwała i będzie się dobrze trzymać. Ale ten drucik sam w sobie, przez to, że jest akurat mój kolorowy, taki miedziany, bardzo ładnie nadaje tutaj kolorystyce tej choinki takiego dodatkowego efektu. No i zobaczcie, mam już taki etap. Mam 4, tu mi się wydaje, że trochę większa przerwa wyszła, no bo się ten drucik lekko skręcił. No i znowu to samo.
to będzie moje mocowanie. Mogę sobie dokręcić ostatni patyczek po prostu w ten sposób i zrobić to tak, żeby się trzymał. Tu się lekko przesuwa i tu będzie tańczyć, więc na tym etapie górnej części mojej chojneczki wystarczy kropelka kleju. Może być też ten klej typu Wicol. On będzie co prawda dłużej wysychał, ale nie szkodzi. No i choinka trochę tańczy. Tu bym mogła jeszcze ją poprzesuwać, ale to jest taki plastyczny już estetyczny efekt. Teraz sobie wezmę ten drucik, który jest, on nie będzie za bardzo widoczny na samym czubku, ponieważ tu będzie jeszcze gwiazdka i dokręcam go, mogę sobie wyjąć jeszcze ten patyczek, dokręcam go do tego przedostatniego patyczka, żeby się tu dość dobrze zmontował. Mogę użyć jeszcze poprzedniego drucika, żeby się dość dobrze trzymał, dość solidnie tak opasam go nawet w dość dużym nadmiarze i trafiam sobie do tego górnego patyczka, który mi został i robię z tego już zaweczkę. Powinno wyjść coś takiego, niekoniecznie musi tak być lekko w lewo albo w prawo, w zależności jak przygniecie patyczki. No i co? I mamy pierwszy etap za sobą. Przejdziemy do drugiego etapu. Ozdabianie chojneczki zostawimy sobie na koniec i czy też cekinami, czy innymi rzeczami. Bierzemy sobie wstążkę. Jak widzicie, moja miara jest dość dobra, jeżeli chodzi o ramię, czyli od ramienia do najdłuższego waszego palca. Jaki kolor, taki jaki posiadacie w domu, może być też sznurek, może być też sznurowadło. Tak naprawdę wszystko tutaj się nadaje, byleby wam się podobało i pasowało do waszego mieszkania. I wstążkę przekładam sobie przez ostatnią gałązkę na dole i robię takie malutką pętelkę, staram się jak najbliżej tego patyka wypośrodkowuję w miarę środek, a zresztą cała ciężkość tej szyszki pomarańczy oraz elementów, które będą zwisać, jakby można jeszcze tutaj na tym etapie troszeczkę poprzesuwać, żeby to ładnie wyglądało. Robię podwójny albo nawet potrójny supeł i już mam coś takiego, co wygląda całkiem nieźle. I następnym elementem, jaki mam, jakim dysponuję tak naprawdę, to jest wasza tutaj kwestia możliwości pomarańcze. Mam większą pomarańczę i mniejszą i w zasadzie te pomarańcze troszeczkę już mają dziurki, ale mogę im troszeczkę pomóc i powiększyć je inaczej i zrobię to tak, żeby ta wstążka też ładnie wyglądała. Robię sobie w pomarańczy dziurkę nożyczkami w ten sposób, że wbijam je normalnie i zaraz pod spodem, po drugiej stronie mojej połówki następna dziurka. I teraz przekładam sobie od tyłu wstążkę. Jak to zrobić? Robię to tak, że nożyczkami sobie przekładam. Pomarańcza jest na tyle miękka, że nie powinno być problemów. I będzie to pierwszy element, który sobie tu zawieszę. No dobra, ale chyba ominęłam, tak, ominęłam chyba jedną dziurkę. Oczywiście, że tak. Zacznę od tej, inaczej sobie to zrobię. Czyli jeszcze raz. Chcę, żeby ta wstążka przeszła tutaj, tak jakby taki element, cyk, i żeby mi się to dobrze ułożyło. I teraz sobie przekładam tutaj, tak żeby po prostu wstążka przeszła przez pomarańcze. O, właśnie o to mi chodzi, żeby się zblokowała. Całkiem fajnie wygląda, przez to, że pomarańcza jest matowa, czyli ten miąższ, który jest lekko wysuszony, to cała kompozycja się trzyma i tymi pomarańczami też można delikatnie manewrować. I przycinam sobie kolejną pomarańczę w ten sam sposób. I też ważna informacja, jeżeli zrobicie właśnie taką mini girlandkę, taką małą ozdóbkę z naturalnych materiałów, a wiecie, że na przykład w waszym mieszkaniu mogą pojawić się niechciani goście zwani molami, czasem spożywczymi, to też taki mały, fajny patencik. Wystarczy lakier do włosów, żeby spryskać te pomarańcze po już stworzeniu tej ozdoby, żeby nam nic nie zjadło naszego strójka świątecznego przed świętami. No i cóż, zjeżdżam sobie tą wstążką tak, dopasowuję mniej więcej, tak to wygląda, tak żeby się udało te pomarańcze fajnie ułożyć. Czy ta strona wam się bardziej podoba, czy ta, to jest kwestia waszego gustu. No i ostatni tak naprawdę większy element to jest zawieszenie szyszki i wykorzystuję szyszkę z jej jakby takiej strony nieco dalszej, od samej góry szyszki. Szyszki świerkowe mają to do siebie, jeżeli są troszeczkę starsze niż roczne, a ta chyba właśnie takową jest, to lekko się zaczynają sypać, więc ja też je po to posprejowałam, żeby była bardziej trwała. Wkładam sobie tutaj wstążkę pomiędzy mniej więcej te kawałki wystające szyszki z nadmiarem, z zapasem i zawiązuję sobie tak, żeby podeszło mi pod te łuski szyszki ta wstążka, tak żeby się to zblokowało. I związuję na podwójny supeł,
albo nawet potrójny dość mocno, żeby się dobrze trzymał. Obcinam resztkę, która jest niepotrzebna. Jak widzicie, wstążka jest niedopasowana. Sprawdzimy. Ok, no tylko, że mi trochę zwisa tak jeszcze, że nie jestem do końca zadowolona, więc robię zaraz efekt właściwy. Tu mogę jeszcze skrócić, mogłabym tą wstążkę powiesić troszeczkę wyżej. Ale jest na to patent. Biorę sobie kawałek, czy też organzy, czy też takiej właśnie flizeliny i łączę tą flizelinę w ten sposób. Z kawałka, widzicie, prostokątnego zwijam sobie mniejszy i robię już prostą bardzo kokardę i dokładam dokładnie w ten sam sposób czerwony, żeby trochę rozjaśniło moją kompozycję. No i cóż, czerwona wstążka, taka trochę, żeby tutaj rozjaśniła kompozycję i będę to całość montować mniej więcej tu. Jak to zrobić najpierw? Mogę sobie zrobić taki supeł po prostu na tej kompozycji, na tej wstążkowej koncepcji mojej składanej, a później zamocować do reszty mojego całego strójka, tak jak i trochę zielonego. O, widzicie, tutaj oczywiście ucieka, wstążka jest śliska, więc ucieka, 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 brakuje czasem trzeciej ręki do takich zajęć. O, i sobie poprzesuwam. Myślę, że ten element jeszcze mógłby być dłuższy, bo go wykorzystam, więc poprzesuwam sobie trochę wstążkę w trakcie tutaj wiązania, żeby była ładniejsza, żebym była zadowolona z tego efektu. No dobra, jeżeli macie zielony, a możecie takie pozyskać, oczywiście starajcie się nie odcinać sąsiadom iglaka, tylko zapytać, jeżeli nie macie sami. Możecie też kawałek zielonego pozyskać z kwiaciarni, jeżeli mieszkacie w mieście. Myślę, że nie będzie problemu taka mikrogałązka. Dokładam sobie mniej więcej tutaj, wykorzystuję tą wstążkę, która jeszcze mi tutaj została, trochę ją poplączę pomiędzy tymi szyszkowymi łuskami i tak ją trochę powkładam. Mogę ją oczywiście podkleić tutaj klejem, na gorąco by było super szybko, a jak nie mam, to klejem typu Wicol, ja tu mam akurat przelak. I biorę sobie, dokładam zielone elementy, tak mniej więcej, żeby tu dowiązać, czy może najpierw, a najpierw sobie przyczepię, najpierw wstążkę, będzie łatwiej i ta czerwona wstążka mogłaby być troszeczkę cieńsza, jest praktycznie centymetrowa, jeżeli chodzi o szerokość. No i tutaj widzicie, zostało mi troszeczkę się z szyszki natury sypie. Został mi nadmiar, celowo ten nadmiar wykorzystuję, żeby domontować jeszcze zielone. I robię to tak, że na skos jedna gałązka, tu mam dwie mniejsze, montuję dość siłowo supłem w ten sposób i sobie całość zaraz będzie całkiem fajnie wyglądać. Jeszcze jeden supeł, żeby koncepcja się trzymała. Także cyk. Jak widzicie, tutaj się troszeczkę przydałoby jednak tą wstążkę zamocować wyżej, więc można zrobić jeszcze takie mocowanko tu. I jak już ładnie się tu wszystko ułoży, a to zaraz sobie dostawimy, dokręcimy, będzie ok. No dobra, troszeczkę mi się tu posypało. Przejdziemy teraz sobie, słuchajcie, do kolejnej czynności. Tą szyszkę jeszcze mocniej zapletę. Tutaj sobie przycinam lekko kokardkę pod skos. Będzie wtedy ładniejsza. Aksamitne wstążki mają to do siebie, że się troszeczkę siepią, więc trzeba tymi nożyczkami tak ładnie zrobić wszystko, żeby no, wyglądało to estetycznie. Biorę zatem klej. I jeżeli macie możliwość i macie pędzelek, może być pędzelek, ale nie będziemy, słuchajcie, używać włosia, tylko tyłu pędzelka. I mogę przykleić czy na choineczkę, cekiny, śnieżynki, cokolwiek macie, ale mogę też wyciąć dowolny kształt z kawałka papieru. Może być naprawdę zagnieciony i nie musi być takim papierem, wiecie, no super ekstra, może być to torebka po prezencie. No ja sobie tu akurat wybiorę, mi się podoba akurat ta gwiazdka ogólnie i przykleję ją sobie. Całości wytnę jako taką rozetkę, albo w ogóle kółeczko sobie wytnę nożyczkami i będzie ona sobie u mnie na czubeczku. Fajnie jakby jednak była przycięta dość równo. Jeżeli macie problem z wycinaniem, a tutaj mówię do troszeczkę starszych odbiorców, to jest fajny patent. Gdy wycinamy i wchodzimy w zakręt i nie mamy nożyczek typowo takich drobnych, wstrzymujemy oddech, ruch, wstrzymujemy oddech, ruch i wtedy nam płynie, tylko wtedy nie mogę mówić. I tu jest trochę utrudnienie. No dobra. Wchodzę w zakręt i teraz czy też może być patyczek, czy też może być pędzelek. Można go, słuchajcie, wystarczy tył. Dlaczego tył? Bo będę bardziej tył dzisiaj brudzić, więc nie chcę już przodu włosia.
wystarczy klej i cyk, w to miejsce, które jest takie trochę niewykończone, wystarczy odrobinka właśnie i ozdóbkę. Jeżeli chcecie wyciąć sobie takie gwiazdki, w zależności jakie macie papier, można wyciąć w ogóle swoją gwiazdkę, czyli wziąć mazak i narysować gwiazdkę dowolnie, czy może być to inny kształt, proszę bardzo, patrzę sobie na papier, żeby mi się podobał. Tu mi się podoba, rysuję sobie, słuchajcie, gwiazdkę. Oczywiście jest niezbyt udana, to też sobie drugą gwiazdkę, jak tak troszeczkę. O. I tak nie będzie widać tej części z mazakiem, więc wycinam sobie, słuchajcie, widzicie, z papieru do pakowania resztki, może być to też i torebka, może być to też papier kolorowy, może być też jakaś papeteria, cokolwiek, może być też materiał, na przykład kawałek filcu, cokolwiek macie w domu, może być wykorzystane jako taka dodatkowa ozdóbka w tej oto kompozycji, też pasująca kolorystycznie oczywiście, tak? Ja sobie tutaj wycinam, wyjdą mi mniej więcej dwie gwiazdki i są takie trochę tu jakiś róg niebieskiego. I cyk, biorę nieco kleju, klej się zrobi później półprzezroczysty na środeczek i tam, gdzie akurat chcę, żeby się troszeczkę zadziało, wklejam sobie gwiazdeczkę. No dobra, no to następna gwiazdeczka może być w takiej kolorystyce też jak czubek mojej choinki ozdobiony. Dowolnie, w zależności jaki macie papier. Jeżeli macie papier, nie wiem, w Mikołaje, w jakiś motyw czerwono-zielony, świąteczny typowo, też jak najbardziej dobierzcie sobie te wszystkie elementy w domu, które Wam pasują. Jeżeli nie macie pomarańczy, też można je zastąpić i nie suszyć samemu, można oczywiście je nabyć. Można też zrobić sobie z cytryny, słuchajcie, można też użyć szyszek świerkowych lub w ogóle zielonego i też będzie ok. No i tak sobie przyczepiam, widzicie. To jest też fajny patent, jeżeli Wam na przykład się nie podoba jakiś drucik, który Wam tutaj źle wyszedł, to zawsze go trochę można jakąś gwiazdeczką tutaj ozdobić. Następny etap, jeżeli chcemy, mogę sobie tutaj również przykleić cekiny. Ja te cekiny przykleję sobie na mojej pomarańczy, czyli dokładam klejem i wklejam sobie, żeby ta pomarańcza się rozjaśniła. I wtedy oczywiście lakierowanie pomarańczy, jeżeli chcecie tak zrobić i macie ten na przykład lakier akrylowy przezroczysty, ale jak nie macie, lakier do włosów też się nadaje, to po wyschnięciu kleju, gdy cekiny będą już klejone, przykleję sobie całość, lakierujemy dodatkowo, żeby się to wstrzymało. Cekinów możecie dodać ile chcecie, można z dwóch stron je przykleić, tak naprawdę chodzi o to, żeby pokazać możliwości i żeby to się troszeczkę błyszczało, można je połączyć z innym kolorkiem, tak naprawdę wszystko zależy od tego, jaki macie pomysł na kolorystykę, czy to robicie dla siebie, do domu, do waszego wystroju, żeby pasowało, czy też w prezencie, bo to jest bardzo fajny prezent, na przykład właśnie na Mikołajki, żeby zrobić komuś, albo nieco przed świętami, jak się z kimś widzicie, żebyś... No dobra, tak naprawdę, cóż jeszcze, została nam ta wstążka, więc wypadałoby ją użyć, żeby wykorzystać wszystkie materiały, które są praktycznie na stole i mogłabym jeszcze dołożyć więcej cekinków, ale to pozostawiam waszej wyobraźni i gdy sobie ją wezmę zaraz do góry, tu sobie jeszcze zrobię kokardkę dodatkową i myślę, że będzie już stroik gotowy. Taka girlandka mała, można sobie kilka zrobić takich i podwiesić pod żyrandolem, na karniszu, w zależności gdzie macie, czy też na ramie okiennej. Także uwaga, uwaga, tu trochę sobie tak podniosę. Tu jeszcze, o, proszę bardzo, i mamy pracę gotową. Pomarańczami można przesuwać, bardzo ładnie pachną, przynajmniej przez najbliższy czas. Także taka zapachowa girlanda, może też cynamon dodacie, w zależności co macie. Słuchajcie, jeżeli no nie macie aż tak idealnych elementów w domu, w swoim otoczeniu i ciężko będzie Wam w tym momencie wyjść z domu i je znaleźć, możecie stosować zamienniki. Czy można taką choinkę zrobić z czegoś innego? Jasne. Można użyć patyczków do szaszłyków również. Można użyć sznureczka, jeżeli nie macie drucików. Jeżeli nie macie pomarańczy, a pewnie na święta się jednak u Was pojawią, jest szansa, że ususzycie sobie plasterki cytryn, krojąc na przykład ostrym nożem lub na krajalnicy. No i wszystkie wstążki dowolne mogą być sznurówki, sznurowadła, wstążeczki, wszystko możecie wykorzystać z zasobów domowych, nawet kolorowe guziki, które też możecie tu wpleść, użyć zamiast cekinów, papier kolorowy z dawnych opakowań po prezentach, które już niekoniecznie się nadają, a jak macie troszkę więcej jakiegoś zielonego, naturalnego, to też będzie całkiem fajny urok, żeby uzyskać taką całkiem fajną pracę. Także mam nadzieję, że uda Wam się to odtworzyć w domu. Pozdrawiam, pa, pa!